Gość Waszego Radia FM. Czas na magazyn Gość Waszego Radia. Przy mikrofonie Arkadiusz Majszak. Dziś moją i Państwa gościnią jest Anna Brzezińska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Wągrowcu. Serdecznie witam. Również witam serdecznie słuchaczy Waszego Radia. Pani dyrektor, skąd pomysł na ekopracownię w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej? Pomysłodawczynią projektu była pani dyrektor Danuta Karczewska, ponieważ od kilku lat w ramach godzin do dyspozycji dyrektora odbywały się i odbywają się nadal zajęcia z ekologii. Nasza szkoła również od wielu lat angażuje się w różne akcje ekologiczne, sprzątanie świata, Dzień Ziemi, a poza tym właśnie od 2018 roku dzięki projektowi termomodernizacji zamontowano na dużym budynku szkolnym moduły fotowoltaiczne, które w 100% zaspokajają potrzeby energii w dużym budynku szkoły. Czerpiemy też inspirację z działań gminy Wągrowiec, która od lat inwestuje właśnie w infrastrukturę i edukację ekologiczną. Ekopracownia dofinansowana w 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli 10% ze środków gminy Wągrowiec w kwocie 8250 zł. A jaki jest główny cel zrealizowanego projektu? Jeżeli chodzi o główny cel, to przede wszystkim było to wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne dotyczące ekologii z naciskiem głównie na odnawialne źródła energii. Jakie wyposażenie znajduje się w ekopracowni? Właśnie w wyposażeniu, dzięki tej pozyskanej kwocie, szkoła zakupiła nowe meble, specjalne, wzmacniane, takie dostosowane do przeprowadzania prac, głównie metodą eksperymentu na lekcjach. Zakupiła również monitor interaktywny, laptop, projektor krótkoogniskowy, pomoce dydaktyczne, a właśnie wśród nich plansze dydaktyczne, mapy, gry ekologiczne, materiały plastyczne dla najmłodszych, bezprzewodową stację pogody. Mamy również w całym wyposażeniu zestawy doświadczalne do prac badawczych na lekcjach, mini laboratoria do badania wody, takie zestawy szkła laboratoryjnego i akcesoriów, zestawy STEAM, które łączą w sobie naukę, technologię, inżynierię, matematykę, dotyczą właśnie energii słonecznej, zmian w krajobrazie, badania wycieku oleju, energii odnawialnej i ogniw paliwowych. Mamy również modele demonstracyjne, które przedstawiają ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne. Mamy też modele dotyczące pokazania uczniom, jak uzyskuje się czystą energię. Także zegary cytrynowe, termoelektryczne moduły z pogodą związane z klimatem, mikroskopy przenośne. Otrzymaliśmy również lornetki do zajęć wśród natury oraz zestawy interaktywne, na przykład multimedialne plansze, atlasy, prezentacje, a to wszystko do wykorzystania na przedmiotach z chemii, z geografii, z biologii, z fizyki, czy też właśnie w zajęciach z ekologii. Którzy uczniowie będą korzystać z pracowni ekologicznej? To są głównie uczniowie klasy od 4 do 8, ale część pomocy jest na tyle uniwersalna, że można właśnie wykorzystać je do pokazów w nauczaniu początkowych, także dla zaproszonych gości z przedszkoli, a także mamy pomoce w ramach Akademii Pszczoły Bohatera dla klas edukacji wczesnoszkolnej. No właśnie, proszę powiedzieć, na czym polegał projekt Akademia Pszczoły Bohatera? Jeżeli chodzi o projekt, to w październiku szkoła jako jedyna z 15 szkół w Wielkopolsce została zakwalifikowana przez wielkopolskiego kuratora oświaty do udziału w ogólnopolskim programie Akademia Pszczoły Bohatera. I ten projekt przeznaczony głównie jest dla uczniów właśnie nauczania początkowego w szkołach podstawowych. Jest oczywiście finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a będzie polegał na tym, że szkoła otrzymała ul edukacyjny, taki strój młodego pszczelarza, interaktywne materiały dydaktyczne do zajęć o roli pszczoły w całym ekosystemie. I te pomoce również znajdują swoje miejsce w ekopracowni. Będziemy zapraszać pszczelarzy i pokazywać, jak to jest ważne dla środowiska. Szkoła miała swoje stoisko na jarmarku świątecznym w Wągrowcu. Co można było u Was kupić?
Tak, jarmark odbył się w miniony weekend. Z góry bardzo dziękuję przede wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom za wielkie zaangażowanie. Jeżeli chodzi o jarmark, to można było nabyć przepiękne rękodzieła, nakrycia głowy, takie ozdoby świąteczne, ale też stroiki, pierniki, figurki z różnych materiałów. No właśnie przygotowane własnoręcznie przez uczennice, uczniów. I celem tego jarmarku było pozyskanie środków na zagospodarowanie przestrzeni do zabaw przy budynku małej szkoły. Zbliża się koniec 2023 roku. Jakie ważniejsze zadania udało się jeszcze w mijającym roku zrealizować? Jeżeli chodzi o zadania, to zawsze stawiamy na rozwijanie kompetencji kluczowych. Przede wszystkim prawidłowe realizowanie podstawowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także na integrację, czyli włączanie uczniów z niepełnosprawnościami w różne akcje, ale też w cały proces nauczania. Stawiamy na profilaktykę zdrowia psychicznego. Szkoła angażuje się w akcje dotyczące zajęć z mindfulness, bierze udział w programach profilaktycznych, współpracuje z rodzicami. No i Akademia Pszczoły, ale tak jest w założeniu, natomiast Akademia Przyszłości jest to program realizowany przez wolontariuszy Fundacji Wiosna na zasadzie tutoringu, czyli jeden na jeden z uczniem i poprzez to tygodniowe zajęcia z wolontariuszem albo wolontariuszką kształtuje się poczucie własnej wartości i rozwija się mocne strony uczniów. I 10 uczniów jest pod właśnie opieką tej Akademii Przyszłości. Co by Pani zaliczyła do największych sukcesów szkoły w bieżącym roku? Trzeba tu podkreślić znaczącą dobrą współpracę z gminą Wągrowiec i właśnie wraz z gminą ubiegaliśmy się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli projektu na edukację ekologiczną. A we wrześniu i październiku nasi uczniowie dzięki środkom z funduszu pojechali na dwudniowe warsztaty w formie zielonej szkoły, na wycieczkę do Puszczy Zielonki. Mieli też zapewnione takie wycieczki po krajobrazie cysterskim w Wągrowcu i w Owińskach z przewodnikiem. A także nasza szkoła, czyli Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Wągrowcu, jest jedną z 14 szkół w Wielkopolsce zakwalifikowanych do programu OK Ruch, który jest takim programem pozalekcyjnym zajęć sportowych dla dziewcząt klas 7 i 8 ze szkół podstawowych. Program również dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a operatorem zadania jest Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. Te zajęcia są uzupełnieniem takich obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole. Są one ukierunkowane na rozwijanie takich podstawowych cech motorycznych, prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych, atrakcyjnych formach, właśnie aby zachęcić do uczestnictwa jak najwięcej dziewcząt. I nauczyciele wychowania fizycznego realizują i będą realizować jeszcze w dalszym ciągu zajęcia w dwóch blokach. Jest to tak zwany fitness, pilates, aerobik. Są również zajęcia w terenie. Wtedy nauczyciel wychodzi na takie zajęcia nord walking. Są również maszerobiegi, biegi, atletyka terenowa. I w każdej szkole uczestniczącej w programie odbywają się warsztaty z promocji zdrowia z dietetykiem, z fizjoterapeutą. Także można zaliczyć również do tych sukcesów takie satysfakcujące w ostatnim roku wyniki egzaminu ósmoklasisty na poziomie województwa, a matematyka nawet na poziomie kraju. Sukcesy odnosimy również w konkursach recytatorskich, wiedzy o Wielkopolsce, wiedzy o powstaniu wielkopolskim, wojewódzkiego konkursu Żaba lub właśnie w olimpiadzie ekologicznej. Odnoszą nasi uczniowie również sukcesy w konkursach plastycznych, sukcesy sportowe, szachowe pod okiem nauczyciela historii pana Romana Budzyńskiego. I sukcesem jest, uważam, również włączanie do całej społeczności szkolnej w zbiórkę właśnie środków na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla naszego byłego już, co prawda, ucznia, ale to był też sukces zeszłoroczny. Pani dyrektor, to na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jakie są najważniejsze plany na przyszły rok? Tak, w założeniu najważniejszych z planów to przede wszystkim rozpocząć projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Edukacji na mobilność uczniów w ramach Erasmus do Grecji. I nad tym tutaj skupia się zamierzenie, aktualna praca. Chcemy również zagospodarować teren przy małej szkole, postarać się o nowy sztandar szkoły, i starać się głównie, aby nasi uczniowie i nauczyciele po prostu z uśmiechem wracali każdego dnia do szkoły.
plany bardzo ambitne. Życzę zatem, aby udało się je wszystkie zrealizować. Bardzo dziękuję za wizytę i rozmowę. Anna Brzezińska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Wągrowcu, była dziś moją i Państwa gościnią. Ja również dziękuję i w imieniu dyrektora grona nauczycielskiego, a także pracowników administracji obsługi z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim słuchaczom radia przede wszystkim spokoju, zdrowia, odpoczynku i uśmiechu każdego dnia, nie tylko w te święta. Dziękuję. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.